Zdarza się Wam zastanawiać, dokąd jechać, gdy nie macie za wiele czasu, a chcecie interesująco spędzić weekend czy choćby jeden dzień? Odpowiedzią mogą być podróże do tutaj, czyli zwiedzanie atrakcji w najbliższej okolicy. Dziś zabieramy Was zatem do Nieborowa i Arkadii. Jeśli kochacie podróże, to zostańcie z nami do końca, by podróże pokochały Was. Cel naszej dzisiejszej wycieczki znajduje się tuż przy autostradzie A2 w połowie drogi pomiędzy Warszawą a Łodzią, czyli jakieś 80 km od stolicy. Dzień dobry się z Wami. Hello, hello! Nasz pierwszy przystanek to barokowy pałac w Nieborowie, otoczony ogromnym parkiem w stylu francuskim. Ta magnacka posiadłość powstała w XVII wieku na zamówienie kardynała Stefana Radziejowskiego, kuzyna króla Jana III Sobieskiego. Do roku 1944 pałac w Nieborowie należał do rodu Radziwiłłów, a po wojnie stał się oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. Kilka lat później wpisano go na listę zabytków chronionych. Przed wejściem do pałacu, wśród klombów i barwnych kwiatów, stoi zegar słoneczny, który dawniej odmierzał czas spacerującym po parku. W XIX wieku w Nieborowie utworzono manufakturę majoliki, czyli ceramiki artystycznej. Produkowano tu ozdobne kafle, piece, wazony i talerze. We wnętrzach oficyny znajduje się ekspozycja dzieł, które przetrwały po tamtym okresie. Przyznacie na pewno, że z lotu ptaka sceneria ta robi ogromne wrażenie. No nie przez przypadek, tu właśnie kręcono zdjęcia do znanych produkcji filmowych, takich jak Pan Samochodzik, Akademia Pana Kleksa czy Kariera Nikodema Dyzmy. Nieborowski park poszczycić się może dwoma wielkimi platanami, uznawanymi za najstarsze w Polsce. Na planie parku zaznaczono je na czerwono. Oglądacie kanał Travelove. W głównej osi parku na jednym ze skrzyżowań alejek stoją cztery tak zwane baby nieborowskie, czyli sprowadzone z Podola 12-wieczne rzeźby kultowe koczowniczego plemienia Połowców. Rzeźby trafiły tu za czasów Radziwiłłów. Liczne alejki wśród wiekowych drzew i krzewów zapraszają odwiedzających na relaksujące spacery, które co jakiś czas urozmaica aktywność mieszkańców parku. Do pałacu w Nieborowie najłatwiej dojechać samochodem, jednak kilka lat temu jadąc z Warszawy skorzystaliśmy z pociągu do Łowicza, a dalej z własnych rowerów. Rowery można też wynająć na łowickim rynku. W budynku dawnej oranżerii znajduje się niewielka kawiarnia parkowa, zaś trawnik obok niej to strefa relaksu i piknikowania.
Tuż obok, za niewielką furtką, skrywa się ogród Niebo z sadem, ulami oraz niewielkimi uprawami owoców i warzyw. A przy okazji mamy do Was pytanie. Nie wiecie czasem, do czego służą te zagadkowe kamionkowe czapeczki? Jeśli tak, to napiszcie nam o tym w komentarzach. Na głowę na bank nie pasują. A skąd to wiesz? Po prostu uwierz, nie pasują. Przymierzałeś? Sprawdzamy teraz godzinę na naszym ulubionym słonecznym zegarku w ogrodzie Niebo. I już za chwilę zabierzemy Was do drugiego parku, znajdującego się zaledwie 5 km stąd. W XVIII wieku do Polski dotarła moda na ogrody angielskie, które w odróżnieniu od barokowych w stylu francuskim nie były tak bardzo regularne i sztuczne. Do takich właśnie nastrojowych i romantycznych parków zalicza się Arkadia, której nazwa nawiązuje do mitycznej, wymarzonej przez poetów utopijnej krainy wolnej od trosk i pełnej szczęścia. A czemu ten Błądek tak sprząta w tym stawie? On po prostu nie lubi pływać w brudnej wodzie. A nie, no to teraz wszystko jasne. Podążając za nową modą, Arkadię założyła mieszkająca w Nieborowie Helena Radziwiłłowa. Z artystyczną pomocą przyszedł jej popularny w tym czasie architekt krajobrazu Szymon Bogumił Zug. Także inni artyści mogli tu dowoli tworzyć, pod warunkiem, że wszystkie ich dzieła pozostaną w Arkadii. Na terenie parku znajduje się wiele zabudowań i konstrukcji nawiązujących do antyku. Zobaczyć tu można fragment akweduktu, świątynię Diany oraz sztucznie wzniesione ruiny i tajemnicze budowle, podkreślające zaczerpnięte z literatury romantyczne ideały. Wśród bezmiaru zieleni mieszają się tu mitologia z baśniowością, a cały arkadyjski park stanowi swego rodzaju pomnik ku czci natury. Pałac w Nieborowie oraz Arkadię wpisano na listę pomników historii. Wstęp na teren obu parków jest płatny, ale jeśli kupicie bilety przez internet, unikniecie kolejki przy wejściu. Co ciekawe, park można zwiedzać z pieskiem, ale on też potrzebuje biletu, do którego w gratisie dostaniecie szufelkę i torebkę. Tu kończymy naszą wycieczkę. Dzięki, że byliście dziś z nami. Piszcie w komentarzach, co warto zobaczyć w Waszej okolicy. I pamiętajcie o lajkach i subskrypcji, by być na bieżąco z naszymi filmami. Do następnego odcinka. Pa!